No i witam Was ponownie. Kolejny odcinek. Pisałem w jednym komentarzu, że w weekend postaram się dodać 3 odcinki, więc mamy trzeci odcinek. Pod jednym z filmików chyba o Arda Turanie albo o Andrasie Szlej-Durupie było pytanie, czy mógłbym pokazać, jak oni się rozwinęli w prawdziwej karierze, a nie tylko w symulacji. No to specjalnie dla Was zrobiłem taką 7-letnią mniej więcej karierę, że tak powiem, na szybko, nie przykładałem się tutaj za bardzo, wziąłem sobie AC Milan, tak żeby przetestować tych piłkarzy, a także przetestowałem też w nich piłkarza, którego dodałem w poprzednim filmiku sprzed paru godzin. Piłkarz nazywa się Endrick. Ale zacznijmy sobie może od Andrasa Szlojdrupa, czyli norweskiego Messiego. On tutaj w mojej karierze sobie już poszedł za darmo, przez moją nieuwagę, bo tak jak mówię, to była kariera testowa, poszedł sobie do Newcastle z wolnego transferu, a kurde, no pewnie wart był ze 100 baniek co najmniej. Co do tego piłkarza, chcę Wam tylko powiedzieć, że nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale on właśnie, tutaj go wyjąłem z FC Nordsjælland, ale obecnie grał, z tego co wiem, w rzeczywistości do niedawna właśnie w Bodø Glimt. Nie wiem, czy tu do Nordsjælland był wypożyczony, czy jak to było, w sumie tego nie zbadałem, ale grał w Bodø Glimt, z którym zdobył wicemistrzostwo Norwegii i kupiła go obecnie w rzeczywistości Benfica. Na YouTube możecie sobie wpisać jego nazwisko, to zobaczycie, jakie ma skille chłopak. No, naszą ekstraklasę to sądzę, że by zjadł, szkoda, że u nas się nie rodzą tacy piłkarze. I poszedł do Benfiki, dzięki temu Lech miał troszeczkę zapewne łatwiej, grając w ostatnio z Bodø Glimt i remisując na wyjeździe 0-0. Ale wracajmy do Football Managera, Andreas Szlojdrup. Jego historia: za 10 milionów euro wziąłem go do Milanu. W pierwszym sezonie za dużo go nie puszczałem, był jeszcze wtedy młody, zagrał 18 meczy w pełnym składzie, 4 gole, 8 asyst, więc no jakoś nie super, chociaż patrząc, że to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sezonów temu, no to miał 18 lat chłopak, więc no kurczę, można powiedzieć, że w sumie jak na ten wiek to zagrał bardzo dobrze, ale okej, okay, kolejny sezon, tu już grał prawie wszystko, 36 meczy, 2 gole, 8 asyst. Tam go puszczałem jako nie wysuniętego napastnika, tylko jako takiego napastnika bocznego, jako wsparcie. On czasami tam zmieniał raz na lewej stronie, grał raz na prawej, no ale jak widzicie, zagrał łącznie 50 meczy w reprezentacji 13, 2 gole strzelił. No w lidze tutaj 36 meczy. No ta łączna 6,91, czyli nie najlepiej. Ale jedziemy kolejny sezon. Tu już lepiej, 30 meczy w pełnym składzie w lidze i 16 goli, z czego 3 asysty. Dalej, 29 meczy, 9 goli, 7 asyst, 35 meczy, 13 goli, 4 asysty. Przypominam, że on nie był wystawiany jako taki centralny, że tak powiem, napastnik wysunięty, tylko zawsze gdzieś tam z boku. No i tu jeszcze kolejny sezon, 18 meczy, 12 goli. Czemu mało go puszczałem? Bo miałem innego napastnika, który się nazywał Endrick i tam no w ogóle w składzie było kilku dobrych piłkarzy i no musiałem, no robiłem po prostu rotację, więc dlatego nie grał pełnych sezonów, ale 18 meczy, 12 bramek, no i tutaj chyba miał najlepszy sezon, jeżeli chodzi o notę. Jak widzicie, zagrał tylko 12 meczy, ale strzelił więcej goli niż meczy, bo nie licząc tych, kiedy wszedł z ławki, 13, tak? W reprezentacji 9 meczy, 3 gole. No i tutaj kolejny sezon, zanim odszedł, 19 meczy, 10 z ławki, 15 goli, 5 asyst, 6 razy był wybrany jako zawodnik meczu, w kadrze zagrał 13 meczy, strzelił 6 goli, więc jakby to nie była taka kariera, że tak powiem, na szybko, tylko on cały czas byłby tutaj przeze mnie puszczany, no to sądzę, że byłby już super, a obecnie jest w Newcastle, w lidze zagrał 1 mecz, 4 z ławki, 2 gole, 1 asysta, w kadrze 3 mecze, 1 gol, więc całkiem spoko. Teraz kolejny zawodnik to turecki Zidane, Arda Güler. Obecnie ma 25 lat, czyli jak zaczynałem karierę miał jakieś chyba 16 czy 17. On tutaj od razu nie przyszedł, bo on nie chciał przejść, bo problem, żeby go w ogóle wyjąć z Fenerbahce, ale w kolejnym sezonie się to udało za 10 milionów euro.
No tak, był jeszcze młodziutki, tak wiecie, w meczu w lidze 13 goli, 3 bramki, tu 25, 4 bramki, 3 asysty. Taki najlepszy sezon miał chyba tutaj, w samej lidze 18 meczy, 17 z ławki, 7 goli, 7 asyst, w reprezentacji także dużo grał. Tu kolejny sezon, no to był nie za dobry sezon, a taki najlepszy jego sezon to było gdzieś tutaj, czyli 3 lata temu, czyli miał ile? 20, 23 lata, teraz ma 20, sorry. Teraz ma 25 lat. Teraz ma 25 lat, to najlepszy sezon, jaki zagrał wcześniej, no to miał 22-23 lata. 7 meczy, 14 z ławki, 4 bramki, 3 asysty. W kadrze też tutaj regularnie gra. Kolejny sezon, 11 meczy. Tylko tutaj też nie grał na swojej pozycji, bo ja grałem trochę inną taktyką. Dopiero później zacząłem grać taktyką taką, gdzie mogę go wystawiać o tutaj w tym miejscu, ale to jak widzicie mam jeszcze Deketelera, bardzo dobrego Belga. Dlatego tak też często Arda po prostu no zwyczajnie nie grał, jakby poszedł do trochę słabszego klubu, gdzie byliby słabsi piłkarze, no to grałby pierwsze skrzypce, to też by to inaczej wyglądało, ale spójrzcie jeszcze na jego parametry, wiek 25 lat, dośrodkowania 15, dribbling 16, podania 16, przyjęcia piłki 17, rzuty karne 14, rzuty rożne 16, wolne 16, technika 19, wykańczanie akcji strzał dystansu 15, błyskotliwość 17, decyzje 14, determinacja 16, gra bez piłki 17, opanowanie 17, przegląd sytuacji 17, przewidywanie 16. Tu fizyczne parametry mogły być troszkę lepsze. No więc kurczę, jeżeli chodzi o technikę, to ma naprawdę i błyskotliwość ma świetne parametry. No i tu jeszcze jest pokazane, że jeszcze nie jest w pełni swojego potencjału, czyli on będzie jeszcze lepszy, tak? Jeszcze wrócimy tylko do Szlojdrupa, bo we mnie pokazałem parametrów, a nie chcę, żeby to nam jakoś umknęło. Zobaczcie, jakie on ma teraz parametry. Dribbling 17, podania 16, przyjęcia piłki 17, technika 16, błyskotliwość, decyzje, determinacja 16, gra bez piłki 17, opanowanie, przegląd sytuacji, przewidywanie 17, przyspieszenie 15, zwinność 16, szybkość 16, mógłbym mieć jeszcze troszeczkę lepszą, to byłby naprawdę świetny. No i tak jak widzicie, to jego taka optymalna pozycja to jest jako skrzydłowy, a u mnie grał troszeczkę wyżej, więc może to też się przekładało na jego parametry. No i przejdźmy jeszcze do naszego nowego brazylijskiego Ronaldo, czyli Endrick. Obecnie ma 24 lata, czyli jak gra się zaczyna, tak jak w poprzednim filmiku, miał lat 16. Obecnie tu w wieku 24 lat, zobaczcie te parametry fizyczne. Teraz zrobię trochę inaczej, zacznę od fizycznych. Przyspieszenie, równowaga 17, siła 16. No skoczność ma akurat słabiutką. Sprawność 16, szybkość 17, wytrzymałość 16, zwinność 17, no po prostu fizyczny mistrz to jest, tak? Techniczne, dośrodkowania 14, ale to jest napastnik, więc nie musi mieć super dośrodkowania. Dribbling 17, no gra głową mogłaby być lepsza, ale jest dosyć niskim piłkarzem. Przyjęcia piłki 17, karne 17, strzał z dystansu 16, technika 16, wykańczanie akcji 17. Błyskotliwość 18, gra bez piłki 16, opanowanie 17, przegląd sytuacji, przewidywanie 16. A teraz zobaczmy jego statystyki. Kupiłem go do Milanu i wypożyczyłem go do Lecha Poznań, bo się nie mieścił na początku w składzie, on miał tu 15-16 lat, no to go wypożyczyłem do Lecha Poznań. Tam zagrał łącznie 35 meczów, strzelił 15 goli. Wrócił do Milanu, znaczy to, w pełnym składzie 15 meczy, 18 goli, 5 asyst. Ogólnie w klubie 19 meczy, 31 z ławki, 24 gole, 6 asyst, 7 razy piłkarz meczu. Kolejny sezon, 22 mecze w pierwszym składzie i 19 goli, 5 asyst. Ogólnie to 30 meczy, 28 goli. Kolejny sezon, 29 meczy, tu już mało z ławki wchodził, tu już głównie pierwszy skład, 29 meczy, 23 gole, 4 asysty. Kontynentalne, 12 meczy, 11 goli. W reprezentacji 7 meczy, 8 goli, tak? Łącznie 43 mecze, 34 gole. No to już, kurde, świetny sezon.
I znowu 21 meczów w lidze, 17 goli. W kadrze 10 meczy, 12 goli. Łącznie 31 meczy, 23 gole. Tutaj kolejny sezon. Rozgrywki ligowe 21 meczy, 14 gole, 6 asyst. W pucharach 5 meczy, 8 goli. Kontynentalne 13 meczy, 6 goli. Kadra 9 meczy, 7 goli. Łącznie 39 meczy, 28 goli. No i tu nowiutki sezon, tak, w lidze 3 mecze, 4 gole, w towarzyskich 4 mecze, 14 goli, kontynentalne 2 mecze, 2 gole, 1 mecz w kadrze. Chłopak ma dopiero 24 lata. Zobaczcie, jak go zgarnie się do dobrego klubu, to po prostu całą karierę może grać w jednym klubie i, że tak powiem, gwiazdożyć. No świetny piłkarz, polecam. Z Palmeiras, tak jak w poprzednim odcinku nagrałem, tu wiecie, za 13 milionów przeszedł. Sądzę, że jakbym się potargował, to za te 10 by się udało, więc naprawdę warto go wyjąć. Świetny zawodnik. Czy coś jeszcze wam tu mogę ciekawego pokazać? Tak, jako ciekawostki, to grając tym Milanem, za 60 milionów z Borussii kupiłem Moukoko. Fajny napastnik. 22 mecze w lidze, 28 goli tutaj na przykład, więc naprawdę goli chłopak potrafi nastrzelać, to jego parametry. Jak widzicie, polecam, ale to już mówię, to już jest drogi piłkarz, bo to wyjąłem go z Borussii Dortmund. Czy tu jeszcze z Milanu mogę wam kogoś polecić? Mówię, to była kariera taka na szybka. No ten De Ketelaere jest całkiem dobrym pomocnikiem. Całkiem dobry. Na long karierę zaczyna w Milanie, więc zapewne za tanie pieniądze go nie wyjmiecie. Emilio Lara, Meksykanin. O nim chyba nagrałem jakiś też odcinek, jak dobrze pamiętam. No to tu podczas kariery był w Klub Ameryka, grał cały czas, potem poszedł do Porto za 13 minut, potem do mnie. No tutaj miał w miarę spoko oceny, 28 meczy, no łącznie tu 37, tu 43 mecze. Nie jest jakimś super obrońcą, jakichś super parametrów też nie ma, ale no tu jak widzicie Porto go kupiło za 13 milionów, więc sądzę, że tutaj wcześniej był do wyjęcia też za jakieś mniej więcej 10 milionów. Dobra, to by było dzisiaj na tyle. Tych trzech piłkarzy, o których nagrywałem odcinki, chciałem wam przedstawić. Przede wszystkim jak się sprawowali. No i sprawują się bardzo dobrze. I to mamy sezon, rok 2030. I to jeszcze nie spełnia ich możliwości, pamiętajcie. Więc jak go ich weźmiecie, będzie świetnie prowadzić, dawać im więcej szans niż ja, no to kurde, trzech zabójców po prostu wspaniałych. No to co, dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.